Minęły 2 miesiące misji Starwipe na orbicie. Jesteśmy po głównej fazie commissioningu, czyli uruchamiania wszystkich podsystemów. I myślę, że przyszła doskonała pora na to, żebyśmy porozmawiali o tym, jakie wyniki misji już udało nam się zebrać. Mikołaj, powiedz, na jakim etapie jesteśmy z działaniem satelitą? Jasne, jesteśmy w momencie kalibrowania systemu do pozycjonowania satelity, czyli tego takiego kluczowego podsystemu, który umożliwi nam wycelowanie w dowolne miejsce na Ziemi i zrobienie zdjęcia. No to jest podstawowa funkcjonalność, którą chcemy mieć na pokładzie, więc to w tym momencie trwa, ale my oprócz tego niezależnie wewnątrz tutaj w Scanwayu przeprowadziliśmy kampanie testowe naszych 2 payloadów, czyli teleskopu STAR oraz kamery VIPE i z tych testów wynika, że wszystko nam działa, tak? Sprzęt się uruchomił, elektronika zadziałała, wykonaliśmy zdjęcia VIPE-em, wykonaliśmy zdjęcie oczywiście środka satelity, na którym niewiele widać, no bo jest ciemno. Natomiast teleskopem STAR wykonaliśmy zobrazowania Ziemi, już w tym momencie 35 zdjęć, więc całkiem sporo. No i kilka jest takich naprawdę fajnych i o jednym z nich chcemy dzisiaj trochę opowiedzieć. No tak, bo trzeba powiedzieć, że robienie kampanii zdjęciowej w trakcie uruchamiania satelity, czyli wtedy, kiedy ekipa od tak zwanego BASA, czyli od całego tego wszystkiego, co nie jest payloadem, czyli komunikacji, zasilania, kontroli położenia, kiedy ta ekipa jeszcze kalibruje swoje systemy, my i tak już w tym momencie realizujemy misję zdjęciową. No chyba nie jest to proste. Nie, to nie jest proste i to nie jest częste, zwłaszcza, że my teraz też przez nasze testy zajmujemy trochę pasma telekomunikacyjnego, czyli de facto no, zabieramy możliwości czasowe naszemu partnerowi z Niemiec tylko po to, żebyśmy mogli swoje payloady przetestować, więc faktycznie no, to jest trochę niespotykane podejście, ale wydaje się, że no, jedyne działające w momencie, kiedy chcemy szybko pokazać, że mamy flight heritage i że nasze systemy zadziałały. No, na pewno przynosi efekty, no bo mamy chociażby takie zdjęcie. Tu widzimy zdjęcie ze Stara, takie jakie przyszło, ale co warto zaznaczyć, jest to zdjęcie po dosyć sporej kompresji, bo jest to połowa rozdzielczości tego co mamy na orbicie. Udało nam się to zdjęcie wykonać 1 marca 2023 roku, czyli na samym początku marca, kiedy jeszcze teren, na którym lecieliśmy, czyli jest to Europa Wschodnia, no, o tej porze roku jest raczej mocno zachmurzony. I co widzimy na tym zdjęciu? Na tym zdjęciu udało nam się zauważyć kilka takich wyraźnych cech, zarówno jakby chmur, ale też i terenowych, które pokazują, że ostrość jest naprawdę na wysokim poziomie. Zauważyliśmy pewną tutaj taką strukturę, która raczej jest pochodzenia ludzkiego. No już udało nam się oczywiście to zidentyfikować, wiemy dokładnie, co to jest. Natomiast mówię o pierwszych wrażeniach, jakie w zespole były. Mamy coś, co przypomina jezioro i faktycznie tym jeziorem się później okazało. No i mamy taką charakterystyczną cechę terenową, która nawet część zespołu na początku uważała to za chmurę, ale faktycznie jest zbyt wyraźna, żeby było tylko chmurą. No i przeprowadziliśmy analizę dokładnie też, gdzie to zdjęcie zostało zrobione, co też nie jest trudne, ponieważ mamy z jednej strony instrumenty, które wskazują nam, w jakim kierunku satelita patrzy, ale też i oczywiście pole widzenia samego instrumentu jest całkiem duże. No my też w tej misji staramy się robić zdjęcia szerokokątne, choć oczywiście nie jest to 360 stopni, ale jest to około 15 stopni, co w satelitach do obserwacji Ziemi jest raczej szerokim polem. I tak, wiemy dokładnie, że satelita przemieszcza się po orbicie oczywiście heliosynchronicznej. W momencie robienia zdjęcia znajdował się, tak jak mówiłem, nad Europą Wschodnią, idąc w kierunku północno-wschodniego, w kierunku południowo-zachodnim. Jak możemy zauważyć, no są to okolice, miejsce, w którym faktycznie satelita znajdował się w trakcie robienia zdjęcia, to były okolice takiej trzech granic, granicy Białorusi, Ukrainy i Rosji. I umieśćmy sobie tutaj akurat na Google Earth no, kamera na takiej wysokości, na jakiej byliśmy wtedy, i popatrzmy sobie w górę.
Wiemy, że satelita był odchylony o duży, duży kąt od nadiru. Docelowo będziemy te zdjęcia w nadirze robić głównie. Natomiast tutaj bez tego nadiru możemy zauważyć od razu, że widzimy takie właśnie miejsca, które spotkaliśmy na tym zdjęciu. Udało nam się szybko zauważyć, że faktycznie jakby te miejsca, które obserwowaliśmy, to są miejsca, które na mapie znajdują się właśnie w rejonie na północ, na północny zachód od Moskwy. Mikołaj, może powiedz, co wiemy o tych miejscach na przykład? Jasne, no to pierwsze miejsce, jakie zidentyfikowaliśmy, jest przecinką leśną, miejscem, gdzie idą linie wysokiego napięcia. To było całkiem proste, faktycznie te nasze pierwsze spostrzeżenia były trafne. To jest dosyć duża przecinka, dlatego jest widoczna tak fajnie na naszych zdjęciach. Pomimo tego, że tak jak wspominałeś, zdjęcie jest skompresowane i zdjęcie też jest zrobione pod dużym kątem od nadiru, co oznacza, że ta rozdzielczość na zdjęciu, wielkość jednego piksela nie jest taka jak docelowo w nadirze, tak? Mamy tutaj około 100 metrów na piksel, czyli jeden piksel to jest kwadrat 100 na 100 metrów, czyli 1 hektar. Natomiast jeżeli byśmy patrzyli satelitą w nadir i zdjęcie nie byłoby skompresowane, to mielibyśmy rozdzielczość taką, jak w projekcie zakładaliśmy, 25 metrów. Czyli jeden piksel to jest kwadrat o boku 25 na 25 metrów, czyli biorąc pod uwagę powierzchnię piksela, to co widzimy na zdjęciu, które Jędrzej pokazał, to jest 16 razy mniej niż to, co zobaczymy na docelowym zdjęciu wykonanym w nadirze. Więc tutaj mamy tą pierwszą naszą przecinkę. No i dwa kolejne punkty, no to rzeczywiście są, to są jeziora na północ od Moskwy, oczywiście zaśnieżone, no bo mamy zimę. Dało się to zidentyfikować bez większego problemu, wiedząc już jakby w którą stronę patrzy sam satelita. I również pasmo wzgórz o charakterystycznej tutaj kształcie, które widzimy na samej górze zdjęcia. I teraz to, co faktycznie też na tym zdjęciu po raz kolejny podkreślimy, no ono jest wykonane pod bardzo dużym kątem, jest 50 stopni. My w projektach zakładamy, że to obrazowanie, że to odchylenie od nadiru, żeby zachować najlepsze parametry, nie powinno przekraczać 10 stopni, z takim założeniem, że do 30 stopni możemy też te zdjęcia realizować. Tu mamy 50, więc no jest to trochę więcej, ale wynika to z tego, że no tak jak wspominaliśmy na początku, systemy do pozycjonowania satelity są jeszcze w trakcie kalibracji i musimy jeszcze dać tutaj chwilkę naszemu niemieckiemu partnerowi, żeby to wszystko było funkcjonalne w 100%. Satelita w tym momencie ma ustabilizowany obrót i swoją prędkość obrotową. To jest coś na poziomie poniżej 1 stopnia na sekundę, czyli jeżeli sobie wyobrazimy ten ruch, no to jest mniej więcej coś takiego, pewnie ledwo to widać. Natomiast faktycznie no, sprawia to tyle, że musimy trochę więcej tych zdjęć wykonać, żeby faktycznie trafić zdjęcie, które mamy tutaj takiego pokroju, a jeszcze dokładając to, że no, na zdjęciach Ziemi często widzimy chmury, a że mamy zimę, no to nic dziwnego, no to faktycznie jedno z takich zdjęć, jakie możemy tu pokazać, to jest ta Rosja. Ale tak jak było mówione, to jest jedno z 35 zdjęć, jakie zrealizowaliśmy, więc no mamy tego jeszcze troszeczkę więcej do analizy. Na pewno to, co można zauważyć, że udało nam się uzyskać naprawdę dobrą ostrość obrazu. To abstrahując od tego, że mamy na razie połowę rozdzielczości i faktycznie po przetworzeniu tego zdjęcia to jest jakieś 100 metrów na piksel, to docelowo to będzie właśnie 25 metrów na piksel, podczas gdy będziemy patrzeć w dół. Natomiast już widzimy, że tutaj nie ma żadnych takich, powiedzmy, jakby zjawisk związanych z rozmazaniem od samego obrotu, a tym bardziej, co nas bardzo cieszy, od optyki. No, też analizowaliśmy jakieś historyczne misje, w których oczywiście ktoś próbował zobrazować Ziemię, no to albo one były bardzo rozmazane, albo kompletnie poza ostrością. No tutaj chyba możemy powiedzieć o takim w zasadzie 50, co najmniej 50% sukcesu misji w momencie, gdy mamy chociaż nawet to jedno zdjęcie. No tak, tutaj też czas naświetlania, czyli ten jakby czas, podczas którego robiliśmy zdjęcie, udało nam się całkiem dobrze dobrać, bo zdjęcie nie jest prześwietlone.
Będziemy jeszcze z tym oczywiście trenować, robiąc zdjęcia na przykład Australii, ale o tym pewnie za chwilę powiemy sobie więcej, no bo jednak lasy i śnieg wymagają trochę innego czasu naświetlania niż rejony na przykład oceanów. Ale to też wcale nie jest bardzo proste do wyliczenia i nie jest proste do przetestowania. Też mieliśmy tutaj troszeczkę, że tak powiem, przyjemnej zabawy, żeby ten czas był odpowiednio dobrany, żeby się nie okazało, że zdjęcie de facto jest albo za ciemne, albo za jasne, a jak jest za jasne, to nie wiadomo, czy widzimy chmury, śnieg, czy nie wiadomo co jeszcze. Tak, no trzeba też pamiętać, że to jest w zasadzie sprzęt profesjonalny, tak jak i lustrzanka cyfrowa, no i nie mamy trybu automatycznego doboru ekspozycji, nie mamy automatyki, która mogłaby trochę ogłupieć tak naprawdę na orbicie, więc to też wszystko jest nauka, która chyba najwięcej daje nam wartości z całej tej misji. No dobrze, no to jakie mamy plany dalej? Co teraz robi satelita i co będzie robić przez najbliższe tygodnie? Jesteśmy w trakcie analizy kolejnej serii zdjęć, jaką wykonaliśmy nad Australią słoneczną, tym razem bez takiej dużej ilości chmur. Bez chmur, tak. Więc tutaj potrzebujemy jeszcze chwilkę, żeby zapoznać się z tym, co wyszło i jak wyszło. No czekamy tutaj na pełną funkcjonalność systemu AOCS od naszego niemieckiego partnera i to jest o tyle istotne, że tak jak to mówiliśmy wcześniej, zdjęcie jest skompresowane, to co pokazywaliśmy, ono nie jest w pełnej jakości. Nie jest w pełnej jakości, bo korzystamy z tego najwolniejszego sposobu przesyłu danych. Nie możemy odpalić tego szybszego, bo satelita jeszcze no, wymaga kalibracji, tak. System AOCS, tak? Więc jednocześnie my troszeczkę zabieramy czas antenowy, w cudzysłowie, naszemu niemieckiemu partnerowi, doprowadzając do pokazywania flight heritage'u, czyli tych zdjęć. No i czekamy, aż on, że tak powiem, w tym swoim trochę zredukowanym czasie komunikacji z satelitą będzie w stanie dokalibrować do końca system i umożliwić nam robienie zdjęć w pełnym nadirze, czyli jakby prostopadle do powierzchni Ziemi. Oczywiście poza tą serią australijską no planujemy dalsze zdjęcia, ale też przede wszystkim planujemy rozłożenie eksperymentu VIBE, czyli zrobienie zdjęcia satelity nie będąc w satelicie de facto, tak? Czyli ten nasz taki selfie stick, który mamy na koszulkach. Chcemy rozłożyć go no, za niedługo, relatywnie za niedługo i też tutaj liczymy, że wszystko będzie ok. Zdjęcia testowe z VIBE'a, tak jak wspominaliśmy, wyszły bardzo dobrze, analogicznie do tego, co można by znaleźć na Ziemi w momencie, kiedy nie ma światła, więc tutaj jesteśmy pewni, że pod kątem elektroniki i softu wszystko pójdzie tak samo dobrze, jak do tej pory. Czyli kończąc i podsumowując, oprócz opóźnień, można powiedzieć, zaliczamy kolejne sukcesy, kolejne etapy misji idą zgodnie z naszym planem i ja osobiście nie mogę doczekać się zdjęć z każdego możliwego zakątka świata, jaki tylko uda nam się wybrać. To jest naprawdę przynajmniej dla mnie fascynujące i emocjonujące, gdy możemy sobie wybrać dowolne miejsce na świecie, zaplanować sesję zdjęciową, pobrać zdjęcia i cieszyć się naprawdę ciekawym instrumentem i misją na orbicie. Tak, którą sami zrobiliśmy, sami nią troszeczkę operujemy i jest to nie aż tak często spotykane na świecie, więc to faktycznie doświadczenie, jakie zyskujemy przy tych operacjach, przy tych identyfikacjach celów, które obserwujemy, no to jest bardzo wartościowy wkład też do projektów, które teraz prowadzimy i które zakończą się za niedługo wystrzeleniem w kosmos. No to na więcej szczegółów i newsów zapraszamy do naszych mediów i do zobaczenia na orbicie może tym razem.